Dzień dobry, dzień dobry. My witamy się z samochodu. Hejo. I kierunek to Royal Dental. Jedziemy zakładać aparat. Właściwie ja jadę. Znaczy, jedziemy razem, ale zakładać będę ja. Także trochę jestem taka podekscytowana, zestresowana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i dzisiaj będę miała pierwszy dzień z aparatem. Niesamowite. Po takim czasie w końcu się zdecydowałam. Będę dawała wam znać na bieżąco, jak to wygląda. Pokażę wam, jak wygląda ten aparat. Wszystkiego się dowiecie razem ze mną właściwie, bo ja też świeżak. No i co, trzymajcie kciuki. My kierunek Katowice. Jak coś, wszystko wam dodaję w opisie, gdzie to jest, co to jest, jak to jest, i widzimy się już na miejscu, tak? No, ciekawe, jak się będzie całować. To jest ważne pytanie, ja nie mówię, że nie. Damy wam znać, jak się całuje potem. A raczej Krzyś da. Lecimy. Dojechaliśmy do Royal Dental, także idziemy na wizytę, zobaczymy wszystko po kolei, także przeprowadzę was też, jak to wygląda, i razem ze mną będziecie mi towarzyszyć po prostu tutaj. No nic nie powiem na razie więcej, będziemy wszystko widzieć na miejscu. Utożsamiam się z tymi najbardziej takimi hardkorowymi zmianami. A patrzcie na to. Tak jest teraz. Taka jest prawda. Pokażę z perspektywy tego, co będzie się zmieniało. Już nie ma. Tak, okay. Ja go obiecałam, tak zrobiłam. Mnie też już nie ma. Dobrze, to było przyjemniej. Zdecydowanie. Pierwsze, co będzie, jaki ruch będzie zaplanowany, to jest przesunięcie do tyłu górnych zębów, czyli siódemka, szóstka, to jest ruch sekwencyjny, czyli one przesuwają się pojedynczo, żeby faktycznie to się podziało. Niestety zęby górne przednie będą pasywne. One przesuwają się do tyłu i do góry. I ten wizualnie widać, że ten zgryz tak jakby pozostaje, ale robi się szczelina pomiędzy górą a dołem, gdzie finalnie... Tak będzie to. Poproszę. Gdyby to było tak łatwe, to... Tak, kasowanie tej ustępki. To niestety, ale troszkę dłużej to wszystko trwa, ale na zębach będzie mnóstwo zaczepów. Ataśmentów. Tak właśnie myślałam. Ojej, no to faktycznie chyba na każdym, nie? Na każdym. Na każdym. Niestety na każdym to już tu... To musiało być. Aha, rozumiem. Będzie to widoczne. To nie jest tak, że to będą nakładki zupełnie niewidoczne, bo gdybym tego nie zrobił, tylne zęby zaczęłyby gdzieś tam pracować. Nie zrobiłbym tego na zębach przednich, to nakładka by po prostu opadała z tych zębów. Plus musi być ruch ściągania zębów na dół. I taki ząb jak dwójka czy jedynka to jest jakby kształt klina. Nakładka po prostu będzie się zsuwała z tego zęba, dopóki nie będzie jakiegoś zaczepu. Myślałam, że każdy jeden ząb będzie dobry, nie trzeba będzie go ruszać. Nie, rozumiem, że to tak. To dużo dobrze ustawionych zębów. Siódemka dobra. No yeah! Prawa jedna strona, dolne zęby praktycznie pozostają na swoich miejscach. Boże, w końcu zamknę usta, kochanie. Nie chcę nic mówić. To jest jedna nakładka, tydzień czasu. Jedna nakładka, tydzień czasu. Też prowadziłem monitoring leczenia. Czyli po 7 dniach leczenia będzie
skan własnych zębów. Mhm. I wtedy, jak to już zostanie przeanalizowane, pani dostanie odpowiedź, czy zmienić na nakładkę kolejną. Aha, czyli czekać za każdym razem? Dokładnie tak. Dlatego to zalecenie teraz będzie takie, że skan zrobić za 7 dni od dzisiaj, ale wymiana będzie za 8 dni. Mhm. I później co 7 dni skan, co 7 dni wymiana, także mhm. może być tak, że system gdzieś tam wyłapie, że jest jakieś tam niedopasowanie, czyli nakładka nie będzie idealnie przelegała i poproszony będzie, żeby nosić to przez 3 dni dłużej. Też będą w zestawie dane takie gryzaki, mniej więcej coś takiego. Mhm. To można będzie przygryzać zębami, żeby nakładka bardziej się dopasowała do zębów. Aha, w ten sposób jak będę zakładała... Dokładnie, zwłaszcza pierwsze kilka dni noszenia. Kaczek do ściągania, ale w tym wszystkim jeszcze za chwilę. Takie narzędzia dodatkowe, gadżety. Okay. Kolorowe. Super. Także tu mamy pudełko, środek do czyszczenia, instrukcja, pierwszy zestaw nakładek, mm-hmm. ale to może jak już będzie wszystko. Czyli najpierw zakładamy te... Attachmenty. To boli? Nie. A ja widziałam moment zawahania, a ja... Nie boli, na pewno dzisiaj nie będzie to bolało, aha. ale... Także ani dzisiejsza wizyta jest całkowicie bezbolesna, ani nic nie będzie się działo takiego, że to będzie bolało faktycznie. I ile mniej więcej trwa zakładanie takich tych attachmentów? No jest ich trochę, ale myślę, że suma już nie będzie to około 10 minut. Taki attachment może jakby odpaść, zerwać się i tak dalej i wtedy umawiamy się jakby na wizytę, gdyby co? Gdyby coś, to tak. Przede wszystkim system już to było, czyli aplikacja, która analizuje, czy wszystko jest, było w pierwszy dzień, czy kształt zębów się nie zmienił, to na pewno, nawet jeżeli część odpadnie, to zostanie też wychwycony. Wtedy my musimy się przygotować, musimy zamówić tą pierwszą nakładkę transferową, żeby można było ten zaczep przykleić. Aha, i to też jakby wydłuża proces noszenia tego aparatu? Nie. To samo, tylko musimy dokleić, żeby to było. To są zaczepy, które poprawiają utrzymanie nakładki na zębach. Jest dosyć duży ruch w pionie, mhm. jak z przodu, tak i z tyłu. Nie tylko przód, tył zęby się przesuwają, ale też góra, dół. Mamy jeszcze z takich rzeczy, które są. Mniej przyjemnych, ale będą. Aha, czyli to było dozywanie informacji. Okay, ja już myślałam, że już zakładamy wszystko, ten dobra. Przygotuję się mentalnie. Będą korekty, będą zwężenia. To będzie 31 nakładka. Mm-hmm. Czyli teoretycznie gdzieś za 7 miesięcy. I co to znaczy? Musimy z niewielkiej korekty szerokości zrobić. Trochę pozwężać zęby. Aha. Bo nawet przy tych dużych zmianach zęby nie pasowały. Czyli dolne muszą być odrobinę węższe. Mm-hmm. Plus też dochodzi pewna dysproporcja szerokości zębów. Jak pozostawimy niewielkie przestrzenie finalnie przy dwójkach, tak żeby trochę dwójkę poszerzyć. Aha. Tak, i musiałem dokonać niewielkich zmian na dole, czyli mm-hmm. minimalne zwężenia dołu, minimalne poszerzenie góry, wtedy zęby będą pasowały. Jest niewielka szczelina pomiędzy górnymi a dolnymi zębami. I to po prostu będziemy jakby spiłowywać, tak? Dokładnie. To jest takie, można powiedzieć, że to jest spiłowanie, to jest jakiś specjalny pasek z nasypem diamentowym. No to było wszystko. To jeszcze więcej daleko do tego. Jeszcze daleko, to mam 7 miesięcy do tego. Tak, to nie będę o tym narazić. Gdzie to 7 miesięcy? Wciąż mam 9 miesięcy, to było strasznie długo. Zapraszam. Czujesz po policzkach, czy nie czujesz? Po ustach, z przodu.
Dziękuję. A nie, nie mam większej różnicy niż moje aktualne. W ogóle tego nie widać. Widać to z dalsza? Nie, z dalsza nie. Z dalsza nie widać. Ale mówię normalnie, czy... Na razie nie widzę różnicy. Znaczy, nie ma różnicy, bo to nie powoduje. To zmieni. To jest bardzo dziwne uczucie. Mówię, że jakby no cały czas coś tam czuć. No dziwne uczucie po prostu. Dobra, na magnetki. Na jakie trzeba zakładać na zęby przednie. Mhm. Chwilkę pokażę i założę. A następnie dociskać zęby boczne i te całkiem z tyłu. Mhm. Może być tak, że tą dolną nakładkę trzeba będzie troszeczkę przychylić i tak założyć od strony języka. Rozumiem. Zobaczymy to pierwsze zakładanie. I to samo jest z górą. Najpierw zęby przednie, dobrze tu docisnąć. Mhm. I następnie zęby boczne z tyłu. Już ósemki nie ma. Ściąganie od tyłu do przodu. Łatwiej będzie tu od strony podniebienia. Mhm. I albo paznokciem, albo tym haczykiem, który tam będzie w zestawie, pociągnę w dół, wtedy ona zejdzie. I wychylając bardziej na zewnątrz, czyli ściągając tak naprawdę z tych zaczepów, można będzie zjąć tę nakładkę. Próba ściągnięcia z tyłu raczej skończy się albo połamaniem paznokcia, albo niepowodzeniem. Mhm. Bardzo trudno będzie to zrobić. Aha. Tu całkiem z przodu. Aha, także rozumiem. Od tyłu. Okej. Okay. Od tyłu. Dobra? Spróbujemy. Aha. Aha, okej. I mają klikać, tak? No, raz klikają, raz nie klikają, aha, ale czasami to towarzyszy. I teraz dół. Ja się boję ściągania. Chyba dobrze, nie? Teraz czuć. Chyba, ja czuję, że... Słychać to, że jest... Teraz to prawo dostępne. A to będzie pierwsze kilka minut. To jest pierwsze kilka zdań, pani dużo mówi, to... No to z czasem ten problem... I do każdego posiłku trzeba jeść ciemność, tak? Nieważne, co się je. Nieważne, co się je. Wodę można jak najbardziej. Dobra, jak... Aha. Mhm. Ho-ho. Musi to zejść całkiem z tyłu. I? Teraz można to chwycić z przodu. A jak? Żeby nie uszkodzić. Po jednej stronie. Czyli jak to już zeszło całkiem z tyłu, to, no to faktycznie dobrze się trzyma na jednym. Trzeba będzie walczyć ze śliną. Chusteczki są wyżej. I za każdym razem, gdy je zdejmuję, mam je przepłukać i dopiero... No lepiej by było, tak. Wtedy ślina nie będzie wysychała w tych nakładkach i nie będzie nam nabierało koloru. Ja nie dziwię się, że ludzie chudną. Ja już czuję, że chudnę. W ogóle przepraszam za bukrę w brzuchu, ale za każdym razem, czy to była matura, czy coś... Chociażby nie wiem, jak się pojedzą. Tak? To się przyznało. Nie słyszałem. Już coraz lepiej. Tak, no. Za drugim razem. Tak, bo też jakby się przyzwyczaję do tego, jaka to jest jaki materiał. Nie? Bo na razie jak jajko, żeby tego boję się, żeby tego nie złamać. Widział, w którym miejscu to lepiej się trzyma, z której strony lepiej będzie ściągać. Także po tym pierwszym tygodniu będzie zupełnie inaczej niż będzie w pierwszym tygodniu. Zwłaszcza tych pierwszych kilka dni będzie się pewnie bała tego, żeby ściągać. I trzeba się bać. Wszystko jest w porządku, to jest stosunkowo wytrzymały materiał. A tyle, żeby zdjąć z jednej strony i stopniowo ściągać. Wiadomo, jeżeli zdjąć i ciągnę i to będzie się trzymało, to w pewnym momencie można to złamać. No właśnie, ale jak tak po kawałku z jednej i z drugiej, żeby zakończyć. Chciałam powiedzieć, że pani już mówi tak samo jak przed wizytą, także... Tak, jeszcze czuję, że gdzieś jeszcze mi tam... Jeszcze tylko z G masz problem, ale tak. Resztę spoko. Zawsze miałam problem z G. Super, dziękuję. Bardzo. Ja tylko to już pokażę, jak, co tu będzie w zestawie. Jeszcze zestaw nakładek. Mhm. 2, 3, 4. Będzie pierwszych 15 w tym pudełku. 15 tygodni trochę z hakiem, nie? Bo 15 8. tygodni, tak. 15 tygodni może znam z jakimś wielkim hakiem. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Na razie jestem zaaferowana. Chyba wszystko ogarnęłam. Najwyżej się nagram. Nie? Pudełko?
To jest instrukcja. To jest, do czyszczenia. To jest to ładne dla. Tak, to aha, jest to. Super. I to jest instrukcja. To jest środek do czyszczenia? To jest instrukcja. To jest ten, który InDesign proponuje, żeby używać. Aha, a można, i do tego? Jak to? Ale można też zwyczajnego. Dokładnie. Można użyć bieżącej wody, można też użyć pasty. Lepiej używać żelu do mycia zębów niż pasty, bo pasta jest trochę ścierna. Aha. Mogę ją używać regularnie albo bardziej żelu. Bardzo dziękuję. Z mojej strony będzie wszystko. Super, dziękuję. Coś, że pomocą można się kontaktować. Gdyby było jakiekolwiek pytanie, to przez ten Messenger, który będzie w aplikacji, można będzie zadawać pytania. Jak będę miał coś tam do przekazania, to nawet po filmie. Okej, to byś nam wszystko też powiedział. Tak jest. Super, fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I widzimy się. Powiedz mi, jak to się nazywa, żebym, ja to, co ty mi będziesz mówiła, przekażę zaraz do tego, tylko okay. Powiedz, jak to mam poprawnie powiedzieć. To tak, to jest dental monitoring i za pomocą tego dental monitoringu będziemy tutaj patrzeć sobie co tygodniowo skany. Czyli co tygodniowo, samodzielnie w domu, tutaj musisz je skanować. Czyli to jest taki monitoring leczenia. Tak, o, tak, dobra. Monitoring leczenia i my wtedy oceniamy, czy nakładka dobrze pasuje, czy jakiś attachment nie odpadł, czy higiena jest odpowiednia, także patrzymy sobie pod każdym kątem. Gdyby była jakaś luka albo naprawdę już dana nakładka by nie pasowała, to wtedy będzie informacja, że proszę nie zmieniać, proszę ponosić 3 dni dłużej i za 3 dni wykonać jeszcze raz ten skan. Aha, ten... I zawsze ten skan wykonuje się ostatniego dnia danej nakładki, czyli 7 dnia. Czyli dzisiaj robimy sobie taki pierwszy, bo on będzie takim pierwowzorem. I na tej podstawie będziemy oceniać właśnie wszystkie attachmenty, jak pasują nakładki. I znowu będzie za 7 dni, czyli za tydzień w środę będziesz znowu się skanować na tej pierwszej nakładce. I wtedy powiemy, czy można już wymienić na tą drugą, czy jeszcze nie. Aha. W życiu tego nie powiem drugi raz, więc przykro mi, ale będzie cię słychać. Nigdy w życiu. Czułam się robiona. No. Będę odpisywać. Ogólnie jest to też jeden z kanałów do tego, żeby się z nami kontaktować. I teraz tak, pierwsza opcja skanowania, tak, jeżeli jest skanowanie, są 3 skanowania łącznie. Pierwsze skanowanie jest bez nakładek, z zagryzionymi zębami. Drugie skanowanie jest też bez nakładek, z takimi rozwartymi, w rozwarciu. I trzecie już w nakładkach. A to instruuje? Instruuje. Wszystko po kolei się mówi, trzeba kliknąć, zatwierdzić, że możemy przejść dalej. Jest tutaj etui podróżne, czyli można sobie spokojnie w to zapakować. Jest chwytak do telefonu i dodatkowo rozwierak. Można wciągnąć. I teraz to, ten rozwierak wkłada się tutaj w to miejsce. I to można, wkładamy od razu. Tak, mocno, tak, można, tak. Aż będzie tak, słuchaj, taki klik. O, aha. Dobra, jest. No i tutaj się wkłada telefon. I są też przyciski. Jest tu jeden przycisk i od wewnętrznej strony. Aha. I tutaj nam otwiera, a tutaj będzie pozwalało na to, żeby przesunąć. To, ja ci dodam, ja już będzie pokazuję. Ci łatwiej. Dobra, no i tak to powinno mniej więcej być. O, za chwilkę sobie też włączymy tę aplikację, więc będzie widać. Teraz możesz zdjąć nakładki. I też mamy na sobą. Kliknij dwukrotnie, aby kontynuować. Umieść telefon w skanboksie i zacznij. Na tym etapie tak. Zagryź tylne zęby i tak trzymaj. Temu w lustrze. Tak, i teraz zagryzione do końca i będzie informować o tym, żeby przeciągnąć sobie ten skanbox najpierw tam na prawą stronę, do środka, później na lewą stronę. Będzie też wszystko oczywiście informować i w razie, tam są takie kropeczki wyskakują, więc w miarę możliwości, żeby z tymi kropeczkami sobie iść. Dobra, dobra, kliknąć, nie? Tak, dwa razy kliknąć. I zagryź. Przesuń skanbox na jedną ze stron. Teraz przesuń skanbox na drugą stronę. Wróć do środka. Brawo. W następnym kroku będziesz musiał zachować swoje zęby nieznacznie od siebie oddalone i skanować z jednego boku na drugi. Mam skończone. Tak krzywe zęby, że tutaj mówi delikatnie rozchylone, a ja wyglądam jakbym rozdziawiała paszczę na całą szerokość jaką mam. Muszę patrzeć na tylnie zęby, to jest deprymujące. Będzie coraz lepiej. Dobra, i teraz mamy opcję, żeby sobie przejrzeć, czyli rozpocznij przeglądanie. Dlatego, że po prostu masz zgryzot otwarty. Tak. Ale to spokojnie, było zagryzione. O, jaka niemiła aplikacja.
Ja myślałam, że za mało otwarty. Och. To, dobra. I, ale jak gdyby się coś tam działo, że rzeczywiście zauważyłabyś, że coś nie pasuje, to wtedy można sobie zrobić powtórz ten krok i tylko ten jeden. Aha. A teraz możemy przejść dalej. Teraz będzie ten drugi. Zaraz, tutaj się nie czepia. Tak. I tutaj też się nie czepia. Okej. Boże, jakie mam straszne zęby. Wyglądam jak ze Stranger Things, naprawdę. Jest możliwość, że zrobię to na przykład nieostre albo coś i ona wtedy też krzyknie. Tak, że... tak, natomiast ona fajnie się ostrzy, więc tutaj nie ma też takiego problemu, żeby rzeczywiście... Nawet nie ma wpływu na to, kto jaki ma telefon. Aha. Bo nawet jak jest jakiś starszy model i powiedzmy nie robi jakiejś jakości zdjęć takiej normalnej na co dzień, to tutaj przy tym dental monitoringu super to wygląda. Rewelacja. Bardzo proszę, kolejny pudełeczko do kolekcji. Wow, i to tak. I to tyle. I raz tego, to jest idiotoodporne, jak ja to mówię, że to samo będzie mi mówić. To jest taka trochę gra, taka motywacja do tego, bo to jest jak nie będę nosić, to nie przepuści mnie dalej, więc... Aha, no tak, no. Więc trzeba pilnować siebie tutaj. Mam! Wszystko mam! Tutaj na zębach też mam. Że teraz trzymać kciuki, żebym... No nie mogę inaczej. Wszystko będzie dobrze. Będę o wszystkim pamiętać, niczego nie przeoczę i nauczę się poprawnie mówić. Dobrze. Jedziemy do domu. Pokażę wam wszystko, co jest tutaj w środku, w pudełku, tak na spokojnie, żebyśmy mieli. A jeszcze skoczymy do Rosmana? Gdzie? Do Rosmana? Po pieluchy dla małego? My już w samochodzie, wracamy do domu, jedziemy po Mikołaja. Ja już chyba mówię o wiele lepiej. Będziecie musieli się do mnie przyzwyczaić, a właściwie to ja się będę musiała przyzwyczaić do aparatu, ale jest coraz lepiej, powiem wam, z minuty na minutę jakby przestaje to być takim czymś bardzo wyczuwalnym. O, ryjesz, czasami nie załapię. Ty kochanie, jak oceniasz mój stan aktualny? Ja myślę, że jest bardzo dobre. Martusia była bardzo dzielna. W ogóle nie płakała u dentysty, wszystko przeszło bardzo fajnie i szybko. No i nie mówi dży. Dży, mówię, już mówię dży. A już mówisz? No, tylko nie w zdaniu. A na początku nie mówiłaś dży. Czysty deszcz. Dżdżysty. No, ale powiem wam tak na świeżo, jestem mega zadowolona z tego miejsca, że wybraliśmy takie miejsce. Royal Dental. Doktor jest super. Doktor Tarnawski. Mega. No, taki fajny, wesoły. Uśmialiśmy się, no to... To jest mega przyjemne. Też zażartował coś tam i tak dalej. Wiesz, z siebie też zażartował. Tak, tak. I to było naprawdę takie fajne. Tak. No, super. Także jesteśmy, no, pod wrażeniem w ogóle. Dostałam całe takie pudełeczko ze skanerami i tak dalej. Będę was informowała na bieżąco, bo ten temat na pewno się będzie przejawiać, bo jestem tym bardzo zaaferowana i na pewno, jeżeli pojawiają się jakieś pytania albo macie coś, może się zastanawiacie. Wiecie, jeszcze nie wiem wszystkiego, bo to potrzebuje czasu, na razie mam, no, godzinę. Super to zabrzmiało. Co? Jeśli macie jakieś pytania, to walcie śmiało. Na razie mam to godzinę. Aha. No ale nie, bo chodziło mi o pytanie odnośnie jakoś założenia i tak dalej, odczuć. Ten pierwszy czat, bo nie będę wam mówić czas. Jak... Czas. A co powiedziałam? Czat. Czas. Uczę się. Na nowo uczę się mówić. No, więc jeżeli coś was tam ciekawi, jak to wygląda ten pierwszy etap jakby założenia aparatu, ten czas oczekiwania na aparat i tak dalej, no to o tym możemy porozmawiać. Ale dobrze mnie poprawiać, i pierwsza godzina założyła. Pierwsza... Nie, no jak będę odpowiadała na pytania, to już będę miała trochę więcej niż jedną godzinę. Ale no, zostawiajcie pytania, bo to też mi ułatwi zrobienie takiego głównego odcinka, żeby wszystko było w jednym miejscu i tak dalej. Więc ja sama będę wdzięczna. I co, no na razie jaram się bardzo, bardzo się jaram. Bardzo się jaram i jak widzę, jaki ma być tego efekt, to jaram się jeszcze bardziej. I schudnę! Schudnę! Bo nie ma innej opcji. Bo już byliśmy w Lidlu, jak wyszliśmy z Royal Dental, to ja już widziałam pierdyliard rzeczy, które ja bym zjadła. Ja dzisiaj miałem straszną ochotę na wiele rzeczy. Nie ja wiem, też, ja też. No, ja, normalnie... Ja bym wyszła tak. Tak, ja też! I tak bym jadła, tak bym wyszła. Żałuję, że nigdy tego wcześniej w moim życiu nie zrobiłam. Żebym tak wyszła i tak bym jadła wszystko.
Także to naprawdę ograniczono, bo musimy nosić ten aparat przez od 20 do 22 godzin dziennie. Więc no nie ma czasu na podjadanie, bo w tym aparacie jeść nie można. Więc skoro nie można jeść w tym aparacie, no to automatycznie odpada nam mnóstwo posiłków, które zjedlibyśmy nie mając aparatu. I wiem co mówię, ale bo można dzisiaj... można zrobić tak, że ułożyć i połknąć. Bez gryzienia. No, jak kaczka. Tylko nie wiem, co tak, co tak jemy. Kaczka. Jesteś takiego, co tak jemy, co nie gryziemy? Nie, ja wszystko gryzę, nawet zupę gryzę. Gryziecie zupę? No. A może jest tutaj ktoś, kto ma nakładki Invisalign? Bo i różnie mówią, Invisalign, Invisalign, to może się podzielić swoim doświadczeniem, swoimi odczuciami i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że trochę syplenie i ten język mi tu wylatuje, ale co tam, tak się jaram. Jedziemy do domku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Royal Dental za mega profesjonalizm, super poczucie humoru, rewelacyjną atmosferę i po prostu taki perfekcjonalizm. Tak, jeszcze co było fajne dla mnie bynajmniej, to, że doktor poświęcił ci czas, tłumacząc ci wszystkie twoje pytania i, tak. I wiesz absolutnie wszystko na ten moment, co powinnaś wiedzieć. No nie? Tak, tak. Nawet ci wytłumaczył, że co będzie trochę dalej i tak, tak. dalej. Także jeśli chodzi o to, jak ci to wszystko przedstawił, no nie to, że teraz wszystko wiesz. Tak, to że jest super, spokojna, no bo ja wiem, jaki. Tak, masz rację. No. Że absolutnie każde, nawet najgłupsze moje pytanie, nie zostało bez odpowiedzi. Że jesteśmy spokojni, bo wiemy wszystko, co chcemy wiedzieć. No i cały czas jesteśmy w kontakcie. Bo teraz dostałam aplikację taką i tam jest normalnie czat, że jeżeli ma się jakieś pytanie na bieżąco, to można je zadać i przez czat dostaniemy odpowiedź. Nie trzeba dzwonić, tylko w takiej opcji takiego messengera. O, więc fajnie. Co? Czy to normalne, że zęby zeszły mi za kładką? Przepraszam. Jesteś czołknięty, dobra, kocham cię. Dobra, aha. Widzimy się w domu. Myślałem, co? Że buzi mi też, bo tak fajnie. O, teraz możesz się żegnać.